prowadzę. Marysia, 5 minut o naszym najnowszym projekcie, czyli najnowszym deszcie historycznym, a potem oddamy głos panu doktorowi Wojciechowi. Bierzemy wszystkie rzeczy, o których mamy jakiekolwiek pojęcie. Tylko czasem możemy bez zmian zmierzyć. Właśnie dzisiaj, o tym czasie, będzie mówił pan Wojciech i o naszym wpływie na postrzeganie przez nas czasu i na to, jak on kształtował człowieka. Bo prawie aż tak pan doktor sięgnie. Bardzo proszę, panie doktorze, oddajemy panu czas i głos. Dzień dobry państwu, Wojciech Bukowski, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Dlaczego tu jestem, to opowiem na końcu, a nie na początku, żeby nie było za dużo, żeby trochę tajemniczo pozostało. Bardzo serdecznie chcę podziękować panu Słowkowi, bo to on mnie po pierwsze gwałcił, ale przyjechałem tutaj dla pani Marii. Dlatego, że ją poznałem na stronach internetowych. Zafascynowało mnie to, bo jak się gdziekolwiek nie wklepie coś na temat kurpiów, to wyskakuje ona, jako kurpianka. No, myślę sobie, trzeba przyjechać, żeby zobaczyć, bo jak to tak przyjechać. Od razu Państwu powiem, że przez Drążdżewo przejeżdżam średnio 2 razy w tygodniu. W wakacje z całą pewnością, tak poza wakacjami troszeczkę rzadziej. Natomiast przyjechałem tutaj po to, żeby opowiedzieć Państwu troszeczkę o tej ziemi, żebyście Państwo wiedzieli, że nie jest to taka zwykła ziemia. I no może troszeczkę inaczej też popatrzyli później, wychodząc stąd na te wszystkie pola, na tę piękną Dolinę Orzyca, na sam Chorzyc i na to miejsce, w którym Państwo mieszkacie, bo to jest wyjątkowe miejsce na ziemi i wyjątkowy spłachetek. On tak się ciągnie gdzieś tak, troszeczkę za Chorzelami, tam w kierunku Janowca, gdzie był Brud, potem przez Chorzele, przez Jednorożec, przez Krasnosiec do Makowa i ląduje razem z ujściem Orzyca gdzieś w okolicach, troszeczkę poniżej Przeradowa, w nurtach Narwi. I ten odcinek Orzyca jest bardzo ważny, dlatego ja nazwałem nasze spotkanie tutaj z Państwem, co macie widoczne na tym żółtym, Pradzieje Pogranicze. Państwo nie wiecie, że mieszkacie na granicy, a mieszkacie na tej granicy. Dlaczego? Dlatego, że stąd do granicy jest bardzo daleko, do obwodu kaliningradzkiego. No to rzeczywiście, ja tam byłem ostatnio w sanatorium, to stąd to się jedzie za 3 godziny. Już nie mówię o granicy wschodniej, czy jakiejś zachodniej, czy południowej, no to skąd tu granica? A oczywiście wszyscy powiedzą tak, granica z Prusami, bo była taka granica, no to gdzieś tam w okolicach Chorzel, jeszcze dalej na północ. Tutaj żadnej granicy nigdy nie było. Tak nie do końca nigdy. Właśnie chcę o tym powiedzieć, kiedy ta granica była i granica pomiędzy czym a czym była i jakie efekty z tego dla Państwa płyną, a raczej jakie skarby kryje ta ziemia, która jest taką książką. My ją będziemy czytali troszeczkę, ja postaram się ją czytać od początku dla Państwa i opowiadać. Natomiast my, archeolodzy, czytamy ją od końca, to znaczy od najnowszych rzeczy. Najnowsze rzeczy, które są tutaj, to są związane z melioracją Orzyca, o której pisała pani Maria. Już będę o niej zżynał. Dlaczego? Dlatego, że piszę teraz taki tekst, gdzie się powołuję. Nie miałem na co. To się na nim powołał. Mam nadzieję, że się nie obrazi, ale za to krasnosięckie zeszyty historyczne wejdą do bibliografii naukowej i w związku z tym będą funkcjonowały bibliografii naukowej. Dlaczego? Ta melioracja Orzyca pewnie dla rolnictwa była zbawienna. Może potrzebna. Natomiast zmieniła całkowicie obraz jakby stosunków przyrodniczych tutaj. Konsekwencje tego są ogromne, jeszcze w tej chwili nie do końca skonsumowane. Ja się w swoich pracach odwołuję do stanu przedmelioracyjnego. To jest dość trudne, ale ludzie, którzy tu przychodzili, kiedyś nawet nie znali tego słowa melioracja. W paleolicie to jeszcze nie było takiego słowa, a oni już tu przyszli i nawet nie myśleli, że kiedyś po melioracji te wydmy zostaną osuszone i ciężko będzie do nich wracać. Proszę Państwa, no to jedziemy w takim razie. Spojrzenie na mapę fizjograficzną, na której tutaj akurat w tym punkcie znajdujemy się, o tutaj to kółeczko, to jest Drążdżewo, tutaj Orzyc, to nie będzie tak za bardzo widoczne, więc ja będę opowiadał. Orzyc to jest jego dolina. Jego dolina jest widoczna, w związku z tym jak mamy tutaj Przastrzeż, mamy Ciechanów, łatwo poprowadzić taką linię przez Ciechanów, po Pinią Górę prosto w Drążdżewo. I widzicie Państwo tutaj, że ten odcinek Orzyca, o którym mówiłem, dokładnie, otworzę, które się gdzieś znajdują w tym miejscu, prawda?
przez jednorożec, który się znajduje gdzieś tu Drążdżewo aż do Krasnosielca, to jest pewna granica. Na północ od niej jest taki biały z takimi, no ja je nazwałem wydemkami, ponieważ to są wydemki, podzielone znowu dolinami poszczególnych rzek. Tutaj mamy Mulew, tam mamy dalsze rzeki, tu mamy Puszczę Kurpiowską. I dlatego mamy do czynienia z znaczoną Kurpianką, ponieważ to jest na pograniczu tych wszystkich tak naprawdę. Ona już teraz poleciała właśnie ze względu na meliorację kawałek na północ, ale kiedyś, proszę mi wierzyć, za Orzycem, jakbyśmy stanęli, to byśmy widzieli aż po Pisz, bo to się łączy z Puszczą Kurpiowską, która się znajduje gdzieś tutaj w tych rejonach, byśmy widzieli aż do samej granicy Puszczę, 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 jeszcze raz Puszczę. W związku z tym jesteśmy na granicy pomiędzy glebami i pomiędzy utworami, które się znajdują w tym miejscu i w tym miejscu. I teraz dwa słowa o tym. Jak Państwo wychodzicie na zewnątrz, to chodzicie po ziemi. Wycieracie buty i czasami, pewnie tak jak moja babcia mówiła, weź wytrzyj nogi, bo nanosisz błota do środka, czy tam piasku do środka. Otóż nie. Państwo chodzicie po utworach peryglacjalnych. Przynosicie utwory peryglacjalne. Trochę szacunku dla tej ziemi. Ta ziemia została ukształtowana przez lodowiec kilkanaście tysięcy lat temu i to nie jest zwykła ziemia. To są utwory peryglacjalne. Zupełnie inaczej to by brzmiało, gdybym babci mógł to powiedzieć. Ja nie przynoszę tutaj brudu, tylko ziemię peryglacjalną. To do słoiczka można by wsunąć. Otóż, co to znaczy? No to znaczy to, proszę Państwa, że gdzieś tutaj na tej linii, on tu dokładnie, gdzie to żółte się kończy, stał lodowiec w ostatnim zlodowaceniu tak zwanym północno-polskim, w którym z jego stawiałów. I proszę Państwa, spod tego lodowca wylewały się ogromne, gigantyczne szerokości paru wiseł rzeki, które wypływały, jak on topniał. A topniał, proszę Państwa, topniał przez w sumie kilkaset lat, natomiast narastał przez kilkadziesiąt tysięcy lat. Teraz, co on wypłukiwał? Bo to się mówi o tym, że te utwory peryglacjalne, skąd one się wzięły? No one się wzięły z tego, proszę Państwa, że jak ten lodowiec funkcjonował, czyli był po prostu, ziemia była skuta lodem, to z kolei z południa Polski wiatry nanosiły różne pyły, które osiadały na tym lodowcu. I teraz muszę się odwołać do Państwa doświadczenia, szkoda, że nie zimowego, myślałem, że będę mógł, chociaż troszeczkę chłodniej będzie. Jak wygląda krajobraz zimowy? No mamy śnieg, ten śnieg, jeśli dobra jest zima, ostatnio było fatalnie, więc niewiele mamy doświadczeń, ale Państwo starsi, tak jak Pan Sławek, młodzi jeszcze, ale już mający za sobą pewne doświadczenie, mogę powiedzieć, że ja mam trochę więcej lat niż Pan Sławek, ale pamiętam... Że jesteśmy w tej drugiej połówce. No tak, i moja jest chyba trochę bardziej rzeczywiście schłodzona, ale... Ale jeszcze idzie do głowy, jak to się mówi, ale jeszcze idzie do głowy. Otóż, jeśli ta zima rzeczywiście zaczyna się, powiedzmy, gdzieś pod koniec listopada powinna i przez grudzień, styczeń, luty i do początku marca ten śnieg nie topnieje, to na nim różne pyły się kumulują. To najlepiej widać jest niestety w większych miastach, jak pryzmy śniegu zaczynają topnieć. Jak zaczynają topnieć, to zaczynają ujawniać to wszystko, co zgromadziły. No u mnie w Warszawie, bo ja w tej chwili mieszkam w Warszawie, to jest obraz straszliwy, ponieważ to kumuluje papierosy, śmieci, kapsle, psie odchody i sporo takiego błota, piasku. To wszystko zostaje zmyte dopiero po takich deszczach wiosennych. Przepraszam, nie psie odchody, tylko niestrawione resztki przemiany materii. Weterynarz prawdę lepiej to teraz będzie mi, że tak powiem, z butów czyścić. No, chociaż powiem szczerze, muszę się odwołać do tego, co sam powiedziałem. Jak się to lepiej nazwie, to lepiej się to czyści. Tak jest. Nie zmienia to ani smaku, ani zapachu, ale zmienia za to podejście. Słusznie. No, niemniej, proszę Państwa, możemy sobie wyobrazić, że po takiej zimie trwającej 3 miesiące tego błotka jest tam na 2-3 mm. No teraz wyobraźcie sobie, że zima nie trwa 3 miesięcy, tylko 12. W ogóle nie ma lata, nie topnieje nic. I ta zima przez 12 miesięcy, no to już mamy tyle. I teraz pomnóżmy to przez 80 tysięcy lat, bo tyle stało do nocy. No to już zaczyna się robić, proszę Państwa, ogromna ilość materiału. Tak się wydaje, ale w tej masie, która miała około 4 km grubości, lód 4 km, to sobie ciężko wyobrazić, bo szczerze powiedziawszy, ja na przykład nie mogę sobie wyobrazić takiego lodu grubości 4 km, no to w tych 4 km to przynajmniej kilkadziesiąt, jak nie kilkaset metrów, to było po prostu takiego
pyłu, piasku, tego wszystkiego, co nawiane zostało i co zostało w dolnej części przepchnięte. Bo lodowiec naciskany od góry tymi 4 kilometrami lodu na dole robił się plastyczny. On wcale nie topniał, ale robił się plastyczny, ponieważ pod tą ogromną masą, jak się na przykład nawet stał, bardzo silnie sprasuje, to ona się staje plastyczna. Zaczyna się ciągnąć, nawet nie trzeba jej specjalnie podgrzewać, ale to trzeba mieć naprawdę dużą masę. No i ta masa rzeczywiście powodowała, że się przesuwał ten lodowiec, w ten sposób się rozrastał, ale tarł po podłożu i wszystko to, co pchał przed sobą, również wypłukane zostało. No ale teraz tak, to co zostało wypłukane, założone tutaj, to są rzeczy z takiego stadiału wcześniejszego, już z glinami, już przerobione, już przemacerowane. Natomiast to, co ona znajduje się na terenie Puszczy Kurdiowskiej, na tym, to są piaski, piaski, jeszcze raz piaski. To jest to ostatnie stadium, w którym lodowiec topniał, wiatr wiał i formował z tego wydmę. Ja na przykład, już muszę trochę się zdradzić, bo mieszkam w środku, bo mieszkam na Domurwie, gdzieś tutaj. Mieszkam w Nowej Wsi Zaremskiej koło Krugowa. W związku z tym ja mam tam tylko piaski. Tam poza doliną to nie można uprawiać niczego. Tam najlepiej moja żona oczywiście, która jest warszawiarką i ona uważa, że tam powinniśmy mieć ogrody i tam powinniśmy mieć mnóstwo różnych ciekawych roślin, co ciągle mi wynajduje różne rośliny. A ja jej mówię, tutaj na tych ziemiach to najlepiej brzoza i sosna się udaje, kochanie. Nasadzę ci ile chcesz, po horyzont. Ale jak ty tutaj chcesz na tych piachach uprawiać jakieś storczyki czy coś takiego, to zapomnij o tym, dzieci, no bo to się nie da. To są bielice, to są gleby, które bardzo dobrze nadają się na to, żeby posadzić tam las sosnowy po horyzont. Oczywiście w dolinkach, co jest co innego. Doliny tych rzek, jeszcze wtedy, kiedy nie były zmeliorowane, jak pamiętam Orzec, no już muszę powiedzieć, że pamiętam Orzec, jak wylewał w latach 60., bo ja jeszcze pamiętam lata 60., no to było po horyzont rozlane i myśmy nawet jak wylał na wiosnę, jeszcze trochę lodu było, to mieli lodowiska po horyzont. W związku z tym na tych szerokich dolinach zaakumulowały się drobne, bardzo żyzne gleby i one były rzeczywiście interesujące. Dlaczego o tym mówię? No, dlatego, że tutaj, proszę Państwa, te gleby, które wytworzyły się na tych utworach peryglacjalnych, ale tych młodoglacjalnych, tych najpóźniejszych, najmłodszych, no nie są jawne, no nie są żyzne. Nie możemy się tu spodziewać żadnego rolnictwa. Rolnictwa, no oczywiście w momencie, kiedy tutaj weszła polityka i trzeba było dostarczać ziemniaki, dostarczać różne inne rzeczy, no to ludzie wycinali te lasy i próbowali tam sadzić. No jeszcze kartofle to się jakoś udadzą, no, ale powiem szczerze, inne no to już gorzej. Natomiast bardzo dobrze ma się wydełko w tych dolinkach, bo tam piękna trawa rośnie. I teraz zobaczcie Państwo, jak to wygląda w obrazie naszym historycznym, archeologicznym. Otóż to, co Państwo tu widzicie, to jest obraz stanowisk archeologicznych, czyli tych wszystkich miejsc, w których występują jakieś pozostałości z historii człowieka od kilkunastu tysięcy lat do powiedzmy mniej więcej 1000 lat temu. Czyli to jest około 11-10 tysięcy lat zapisane w historii tej ziemi. I bardzo łatwo zobaczyć, że jest granica. Idzie tu granica, gdzie tu jest mnóstwo. A tu nie ma prawie nic, albo bardzo mało. Jeżeli to właśnie w dolinkach rzek, a tu po środku nie ma nic, no, gdzie my jesteśmy, no znowu jesteśmy tuż przy granicy, ta granica idzie pewnie po tym Orzecu, który tutaj stanowi barierę. W związku z tym tu mamy Jednorożec, tu mamy Krasnosiec, tu jesteśmy w Drożdżewie. Więc ta granica istniała, proszę Państwa, przez kilkanaście tysięcy lat ze względu na, nie na polityczne jakieś zakazy, tylko ze względu na to, że ci, którzy żyli z uprawy, no, nie chodzili dalej na północ, ale na północ chodzili ci, którzy polowali, łowili, pszczołom miód otwierali, uciekali. Albo uciekali przed tymi, którzy byli tu, ponieważ mieli coś za zapasów. A to jest akurat fragment kawałka przy Ciepanowie, który też mnie interesuje, bo no, tu mamy właśnie ten kawałeczek o tej ziemi ciechanowskiej, która jest całością, ponieważ region, w którym Państwo żyjecie, jest na granicy ziemi ciechanowsko-trzasnyskiej i Puszczy Kurdiowskiej. To jest właśnie ta granica, która tutaj przebiega. Znaczy ja narysowałem linią prostą, byłoby mi wygodniej, ale ona idzie wzdłuż Orzeca.